Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to jest kolejny odcinek z naszej serii ze Star Wars Fallen Order. Lecimy sobie dalej, moi drodzy, w głąb świątyni Jedi. Szukamy tutaj kryształu, aby naprawić nasz miecz świetny, który zniszczyliśmy przy wizji zabitego mistrza. Dobra, spoko, tylko którędy? Tutaj się porozglądam jeszcze tutaj, czy przypadkiem czegoś nie ma? No, prowadzi mnie tutaj centralnie, żebym tylko tutaj już sobie szedł, ale tutaj jest jakaś woda w ogóle jeszcze. Zapewne coś pod wodą tutaj jeszcze można znaleźć. Na pewno będą tu jakieś skrzynki, no nie ma bata, dokładnie, jest jedna. To było zbyt oczywiste, żeby tutaj nie zajrzeć. Co tym razem? Potęga i kontrola. Nowy akwitywator do miecza świetlnego. Fajnie, dobra, lecimy sobie dalej. No tutaj nie przejdziemy. Nie mamy kompletnie jak, więc wydaje mi się, że musimy po prostu chyba tutaj zanurkować. I przepłynąć pod tym, dokładnie tak, moi drodzy. Więc płyniemy. Tutaj nic ciekawego nie ma więcej. Dobra. Tutaj wypływamy już na powierzchnię. Złapać te skały. Mam nadzieję, że zanim nas ktokolwiek tutaj zaatakuje, to my już będziemy posiadać miecz świetny. Że nie będziemy znowu się kierować ucieczką. Jest gdzieś tam. Wyczuwam go. Zaraz wyjdziemy. No, przecież przed chwilą się świecił. No, łatwo go pewnie zdobyć nie będzie. Mam takie wrażenie. Albo będzie ktoś na nas czekał już przy tym krysztale całym. Vidi, nie podchodź tu! Vidi! No to pięknie się znowu porobiło. Dobra, BD-1 niestety tam został. My nie mamy chyba w ogóle aparatu tlenowego ubranego. Dokładnie. Mam nadzieję, że tylko uda nam się wypłynąć na powierzchnię. Potracimy powoli przytomność. Widzieliśmy siebie młodego. Ciekawe, kto to naprawdę był. Czyżby to była moc po prostu w czystej postaci, która nas ocaliła? Ten kryształ, całkiem to jest możliwe. Że jesteśmy tak blisko, no. Nie możemy teraz zginąć. No i co? Nie, no bez jaj, co teraz? To koniec. Zawiodłem. Porażka to nie koniec, przyjacielu. Nadszedł czas. To może być nasze ostatnie spotkanie.
Wyczuwam nadchodzącą zagładę zakonu Jedi. Nie! Porażka to nie koniec. To nieodłączny element ścieżki. Nadzieja nigdy nie zginie w tych, którzy wciąż walczą. Jak ty, BD-1. Wierzę, że znajdziesz kogoś równie dzielnego i wytrwałego, tak jak ty. I pomożesz, jak pomagałeś mi. Stracisz przez to swoje wspomnienia. Na pewno chcesz to zrobić? Rozpocząć szyfrowanie pamięci. Tylko po nawiązaniu więzi zaufania twoje wspomnienia powrócą. Wierzę w ciebie. Tak jak zawsze. I wierzę w osobę, którą mnie zastąpisz. Żegnaj, przyjacielu. Twoje wspomnienia. Ryzykowałeś dla mnie? Też w ciebie wierzę, mały. Tak, masz rację. Wciąż jest szansa. Zawsze jest szansa. Chodź. Dobrze, nie ma co się kurczę poddawać tutaj. No one się świecą, jakby dalej były aktywne. Poruszaj, aby zmienić kolor. Weźmy sobie fioletowy. Fioletowego jeszcze nie mieliśmy. No zobaczymy, czy ten miecz nam zaraz zadziała. Będzie wielka chwila i próba. Się zaraz okaże. Zadziałał? Działa. Proszę bardzo. Pięknie. Udało nam się naprawić nasz miecz świetlny i mamy możliwość rozłączania mieczy. O proszę. A to ciekawe. Bardzo fajnie. Jeszcze tutaj tak się porozglądam, przecież tutaj ciekawego czegoś nie ma. Dokładnie. Jest tutaj jeszcze jedno echo mocy do wchłonięcia. Śmiało możemy wchłonąć. Są jakieś kryształy. Uważaj, padawanie. To nie ty wybierasz kryształ, lecz on ciebie. Dobrze. W porządku, to mamy miejsce mocy, ale możemy sobie i lecieć dalej. Nie potrzebujemy z niego korzystać na tą chwilę. I chyba będziemy wracać powoli na modliszkę, tak na to wychodzi. O cholera. Kontakt wrogiem!
No to rozłączanie mieczy fajnie działa. To jest cała baza Imperium? No w sumie nie ma się co dziwić, no tutaj miecze Jeddal są stąd tutaj tworzone. Jest dla nas zbyt szybki. Może nie tyle co krążone, to stąd się wydobywa. To jest jedyne miejsce, z którego można zdobyć chyba kryształ do niego. Skoro tutaj wszyscy rycerze Jeddal przybywają, jak są młodzi, każdy po swój kryształ. Trochę jak w Harrym Potterze zdobywanie kupowanie pierwszej różdżki, nie? Uchylił się! O, jeszcze może raz się uda, żeby ta energia się mi tylko naładowała. Trzech na raz. O proszę, ale ich załatwiłem pięknie. Tam jest, o tam! No chodźcie, cwaniaczki. Fajnie, że tutaj wielu przeciwników dzięki temu możemy atakować. Dobra. Elegancko, hakujemy sobie wejście. O cholera, ile tutaj jest. O matko święta. Proszę, tylko nie aktywujcie ich wszystkich. Oni się aktywują tutaj wszyscy po kolei. Ile ich tutaj jest? Matko święta. Dobra. Złapał nas niestety. No, schwytany tak nie do końca bym to powiedział. Ale okej. No ten zaraz jeden już zaraz będzie padnie. Dobra, wykorzystajmy sobie jeszcze raz nasze podwójne miecze. Pięknie. O cholera. Oni wszyscy się zaraz rzucą na mnie. Jesteś niekompetentny. No ja dobrze o tym wiem, że jestem niezbyt kompetentny, bo walczę z tyloma strażnikami naraz, że to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Ale co, jak tutaj wytłukę, to ja chyba ogólnie jeszcze nie wybiłem. Dobra. Pięknie, udało się. Kolejny punkt mocy zdobyty. Tutaj coś BD1 chyba wykrył. Dokładnie. O, coś skanuje. Kolejne jakieś... Operacja wydobywcza Imperium. Dobra, tutaj te drzwi są zamknięte, ale te możemy zhakować. Dokładnie. Zabierajmy się stąd. Zajęli Ilum. Aha, dobra. Nie, zauważyli mnie. I to nie wszystko. Wydobywają kryształy Kyber. Kapitanie, szykuj się do startu. Zobaczę, czy... Tędy mam w ogóle iść. Dobra. Skorzystajmy tutaj z dwóch mieczy. Pięknie. O, te miecze dwa bardzo fajnie się sprawują. Dobra. Pięknie tutaj go załatwiliśmy. Czy tędy mamy iść? Chyba tak. Dobra, idziemy. Odległość od celu jest zbyt duża. Pięknie. Nie trafiłem w cel. Dobra. Do końca mi się to udało tak jak chciałem. No, dwóch na raz się udało. Może jeszcze tego trzeciego. No, już jest za daleko trochę, niestety. Dobra. No, dawaj, strzelaj. Podlecimy do niego teraz na mocy. Pięknie, szybkim atakiem. Dobra, lecimy na drugą stronę. Pięknie. Łapmy się tego jak najprędzej i lecimy dalej, bo tutaj kurczę tych żołnierzy coraz więcej się robi. Dobra. O, ten na drugą stronę przeleciał, nie do końca to chciałem zrobić, ale okej. O, ładnie, stójcie. O, cholera. Dobra. No nie do końca. Ładnie. Jeszcze robot tutaj, kurczę, przyszedł. On też przy użyciu dwóch broni walczy, ale on nie ma mieczy świetnych. No, spowolnię go, to powinno wykończyć do... O, dawaj. Nie mam mocy, cholera jasna. Ten jest szybki. Dobra, teraz. Pięknie. W drugą stronę. Pożałujesz tego. Bez sensu. O, tych strażników teraz będzie mnóstwo. Ładnie. Ten podwójny miecz po prostu jest rewelacja. Strasznie mi się to podoba. O, ale dostałem bułę. Dobra, trzeba się uleczyć.
i tak cię. No nie, są, nie, 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 nie był tego taki pewny. Ale okej. Nadzieję zawsze można mieć, nie? No, prawie. Niepotrzebnie się tutaj wybijałem. Za wcześnie się wybiłem. Jesteście bezpieczni? Dobra. Przyczailiśmy się, ale burza już przechodzi. Niedługo stracimy osłonę. A może zamaskujemy sygnał modliszki? Ta sztuczka działa tylko, gdy się jej nie spodziewają. Mam inny. Dobra, płyniemy stąd, uciekamy. Jak najszybciej z tej świątyni. Coś mam wrażenie, że tutaj będzie któraś z sióstr znowu. O, coś można zeskanować. Rzućmy ogiem. Możemy zbadać sobie te kominy cieplne. Gejzer, dokładnie. Wracamy na modliszkę jak najszybciej. Dawaj do góry. Trzymaj się. Pieprzamy stąd. Szyfruję też łączność, ale pewnie niedługo ją przywrócą. Może kupi nam to trochę czasu. No, mam taką nadzieję. Roi się tu od szturmowców. Ilum była naszą planetą, Kal. Nie pozwól, by o tym zapomnieli. No nie wiem, czy za bardzo mamy na to wpływ. Nie musimy się nawet wysilać! Może zhakujemy sobie którymś z droidu? A, nie da się. Da się, ale nie złapałem go. Dobra, BD-1 hakuj. A my się zajmiemy tym. Przy okazji zacznie strzelać. Pięknie. Tamtą zniszczymy. Bo nie ma sensu nam tyle ich tutaj przejmować. Słyszałem, że Jedi mogą zabić. Ej, intruz! Niech to wygląda! Nie. Mam nadzieję, że bolało. Pięknie. Ładnie, dobra. Szybki, mocny atak. Rewelacja, już praktycznie... Jesteśmy koło modliszki chyba niedaleko. No już niedaleko nam zostało, fajnie. Niedługo będziemy na miejscu. Burza zeszła. Teraz będziemy widzieć, czy coś tutaj jeszcze ciekawego po drodze. Dobra, AT jeszcze tutaj chodzi. Mamy towarzystwo. Niech Gris zamknie modliszkę. Ile ich tu chodzi? Są dwa. O cholera, jasna. Dobra. Pasujemy tego dziada. Ja nas dwoma to może być ciężko. Aż niewiele mu życia zostało. Dobra. Cwaniaczek ucieka przede mną. Ała. Wplazłem ten granat nieszczęsny. Rzuć mi z tym! No, rzucaj. No, rzucaj z tym. Ale ja chcę pojedynczy miecz świetny, nie podwójny. No, cholera, co? Oni są szybcy. No, jak nie spowolnię, to nic z tego nie będzie. Dobra. Cwaniaki, no. Ten zaraz powinien paść, już ma połowę zdrowia. Tamten ma chyba też połowę. Dobra, musimy je tutaj spowalniać. Dwa zrzucił. Dobra. O cholera. Nadziałem się na ten granat niestety. Dobra. Spowolniony. No ale te granaty są strasznie irytujące. Dobra, jeden padł, udało się. Został tu jeszcze jeden. No. Cwaniaczki. A jeszcze pilot tam biega. Dobra, pilota jeszcze skasujemy szybko. Pięknie. A w ogóle skanowałem sobie pilota? Chyba skanowaliśmy pilota. Tutaj też drugi wysiadł. Pięknie. Elegancko. Już jesteśmy przy samym, kurcze, naszej modliszce, więc wsiadamy. I ciekawe, gdzie teraz, kurcze, nas tutaj zabiorą. Tam drzwi się chyba jakoś lekko otworzyły i zamknęły. Ciekawe, czy ktoś wszedł na nasz statek, żeby go przejąć? Nie, nikogo na szczęście tutaj nie ma. Bez was by mnie tu nie było. Dawniej na bracie marzyłem o szturmie na Coruscant u boku ocalonych z Rady Jedi. A teraz? Los zakonu jest w rękach hazardzisty, upadłej Jedi i słabego padawana. Z gry i partaczy. Dokładnie tak. Można polegać tylko na BD.
Pozwolił Kordowie wymazać pamięć, by mógł nas prowadzić. Oboje chcecie poświęcić wszystko. Przecie naprzód, choć szanse są bliskie zeru. Porażki są częścią życia. Już to rozumiem. Dziękuję. Wam wszystkim. Dobra, jeszcze możemy pogadać? Teraz mam robotę. Okej, okay, a z tobą? Dobra, chyba musimy użyć stołu. I ciekawe, gdzie teraz musimy lecieć. Z powrotem wracamy na Datomirę? O matko święta, no nie fajnie. Okej. Okay. Dobra, no w porządku, no skoro mamy lecieć na Datomirę, to lecimy na Datomirę z powrotem. Datomira, co? Szczerze powiedziawszy. Tak. Okej. Okay. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z tobą i Trilą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Jestem tylko ciekawy, z kim będziemy ten pojedynek walczyć. Czy będziemy walczyć z Wiedźmą, z tym Jedi, czy może z drugą siostrą? Ja kroczę własną ścieżką. Więc tylko Jedi będziemy się pokonać. Dobra, idę na miejsce pilota, bo będę pewnie musiał zacząć zaraz uczestniczyć w sekwencji lądowania. Pora lądować. Dobra, jestem przecież. Siadam. Dobrze, jesteśmy na Datomirze. Już nawet nie zliczę, który raz. Nie wiem, czy mi się zdawało, czy tam jakieś, kurcze drony Imperium latały. To ja już mam z widy. Będzie dobrze. Jak obstawiacie, jakie koszmary nas czekają? Więcej trupów, wielkie pająki, mordercze rośliny? Wszystko. Pewnie wszystko. Wypluj to. Może pomimo tych akcjonu nas wytropią. Wciąż jesteście na mnie źli? Na Griza? Nie nazwałabym tego wkurzeniem. Musicie przyznać, dałem wam rozrywkę. Nie każdy jest poszukiwany przez pomioty Haxionu. Gdybyś nie był tak dobrym pilotem, to sama bym cię wydała. Lepiej trzymaj poziom, Gris. Przyda się pomoc, jeśli chcesz dołączyć. Co? Czemu miałbym to robić? Nie, nigdzie się nie ruszam. Czego ode mnie chcesz? Nic, żarcik. No, cieszę się, że mój strach przed śmiercią z rąk nieumarłych wiedźm wprawia cię w dobry humor. A teraz pośpiesz się i wynośmy się stąd. Dobra, a ty jeszcze ze mną pogadasz, czy nie? Chyba tyle by było. Nie boisz się już, jak... O, jeszcze coś do pogadania jest. Dlatego, że przez chwilę zapomniałem, gdzie jesteśmy, ale dziękuję ci bardzo, że mi przypomniałeś. Nie ma sprawy. A ty jak się czujesz? Wiesz, powrót i w ogóle... Chyba dam radę. Ej, ja to wiem, Kal. Dasz radę. Dzięki. Jedno słowo i nas nie ma. Dobra, czyli wyczerpaliśmy już opcje tutaj dialogowe. Trupów tutaj co niemiara. Mamy nowy cel. I co, gdzie mamy teraz iść? Znowu do świątyni? Dokładnie, teraz będziemy mogli chyba otworzyć tą bramę w świątyni, więc lecimy sobie tam. Czeka nas znowu, tylko że teraz przebicie się przez te wszystkie upiory. Kurczę, nie będzie chyba takie proste. A teraz mamy skrót nawet, żeby się tutaj wspiąć, spoko. No, siostry nocy się na mnie uwzięły. Dobrze, mam teraz... Ej, prawie spadłem. Cwaniaczki. No przyjemne, do przyjemnego to one nie należą. To trzeba przyznać. Dobra, okej. Okay. Tutaj do góry, lecimy. Tutaj był skrócik. Dokładnie. Kurczę, same siostry nocy teraz już tutaj grasują. No tak średnio fajnie bym powiedział, że jest. Dobra. Ale fajny jest ten, kurczę, podwójny miecz, że możemy go rozłączyć teraz. Fajne ataki z niego wychodzą. Spoko. Jeszcze pająki, no jasne. Wszystko, żeby tylko korzystać z tego miecza w ten sposób teraz. Dobra. Gorsze, że one uciekają przede mną, się cofają. Kurze. Chodź tu, robalu.
Nie będę za tobą ganiał wiecznie. Dobra, na drugą stronę. Pięknie, hop. Nie mam mocy niestety. Chciałem tutaj skorzystać z podwójnych ostrzy. Ale już trochę za późno, już nie potrzeba ich. Chodź tu. Glizdo jedna. Pięknie. O, mam nadzieję, że teraz będziemy już przygotowani na tą walkę. Oho, tam czeka, kurczę, jakiś droid. I to sporych rozmiarów. No, ciekawe, co oni tutaj... O, cholera jasna. No nie! Dobra, chcę zginąć. Spadłem na sam dół, moi drodzy. Będziemy musieli się stąd jakoś wytaraskać z powrotem do góry. O, matko święta. No to nieźle. No to nieźle się załatwiłem. Nie powiem, że nie. Dobra, zobaczę na mapę, którędy ja mogę tutaj się wydostać. Dobra, chyba tędy do góry z powrotem. Dobra. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, jest tutaj lina. Dawaj, do góry. Dobra, i teraz gdzie mogę się wydostać do góry dalej? Tu. I tu jest winda do góry. Dobra, w porzo. Jakoś się stąd wytaraskamy. W takim bądź układzie. No cholera jasna, musiałem tutaj akurat wpaść. O matko. Nie cieszy mnie to zbytnio. O cholera, jeszcze tych sióstr tutaj jest mnóstwo. Dobra. Chcemy sobie to otworzyć. Siostry, teraz będę wypadać ze wszystkich tych kokonów po kolei. Do góry. Jeszcze pajączki. No, spieprzaj. Nie mam mocy, kurde, żeby dziada tutaj zabić pod mieczem moim. Dobra, tutaj ten, teraz tędy, tutaj tam. Dobra, w porządku. Jesteśmy chyba na dobrej drodze do wyjścia stąd. A to zawsze się muszę gdzieś wpieprzyć, nie? Za łatwe by to było. Dobra. Pięknie. No, ty cholero jedna. Zostaw mnie w spokoju. Elegancko. Dobra, coś tutaj jeszcze u góry? O, proszę. Z góry mogłem ich trochę pościągać. Dobra, ale ja muszę się tam dostać jakoś. Tutaj, tędy. Już zapomniałem, dawno nas tu nie było. Na Dotomirze. Konkretnie mroczne miejsce. Nie uśmiecha mi się tutaj przychodzić, szczerze powiedziawszy. Ale dobra, skoro tak trzeba, no to trzeba. Co zrobić? Dobra. Drugą stronę. Dobra, i tutaj jest ta winda. Mam nadzieję, że nią będziemy mogli wyjechać z powrotem do góry. Że nas to zabierze. Dobra. Góry. Mam nadzieję, że ona jedzie do góry, a nie na dół. Okej, zobaczmy. Kurde, ona jedzie na dół, no. O matko, dobra, ale tutaj mamy, możemy tędy przejść chyba. Dobra. Jeszcze raz. Ej, ale tu nie byłem. Jakiś kolejny skrót się tutaj otworzył. Ale tutaj jesteśmy teraz na samym dole. Ja bym nie chciał tutaj zwiedzać i chodzić za bardzo. Ale chociaż tą skrzynkę można zwiedzić. Przy okazji otworzyć skrót kolejny. Dobra. A nie otworzył, nie zebrało. Ej, pająki! Wyciągaj to, mały. Mam tutaj nawłaziły. Dobra, wyciągaj to, mały. Spoko, mamy potęgę i kontrolę, nowa rękojeść do miecza świetnego. Dobra, do góry. Poproszę taryfę. Miałem taką nadzieję, że zabierze mnie to do góry, no. Niestety.
Tutaj, tym wejściem będziemy sobie musieli przejść. Z wejścia czy jak? Po tej ścianie po prostu. Dobra, w porzo. To, to jest winda do góry? Proszę, dokładnie tak. O matko, bylebym tam nie spadł znowu. Wolałbym tego uniknąć. Jesteśmy już tutaj w tym miejscu, gdzie ostatnio żeśmy spadli niestety. Ale dobrze moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Do kolejnego odcinka.